Najlepiej by było, pracując dalej, pokazać, że wymordowali tyle Polaków, biorąc pod uwagę, co Piotr tutaj już mówiłeś, i jednocześnie zabierają się nasze dzieci. Czyli z jednej strony pokazać, co już zrobili, i z drugiej strony pokazać, za kogo się teraz biorą, żeby zrobić z nimi to samo. I myślę, że tutaj jakiś konsensus tego tutaj gdzieś pomału się zawiązuje i w dalszych pracach takich spotkaniowych, już kuluarowych, będziemy zapewne na ten temat dyskutować. Nowa Norymberga na pewno ich czeka. Dzień dobry, witamy. Kolejne spotkanie z kandydatem na koordynatora Sejmiku Parlamentu Wolnych Ludzi, tym razem w Wałbrzychu, Piotr Luteńko. Parę zdań o sobie, wiem, że tam toczycie bardzo ciężki bój z miejscową kliką, prawda, sprawującą tam władzę, układ zamknięty w Wałbrzychu, głośna sprawa, więc zapewne też w tej rozmowie 15-minutowej trochę się dowiemy nowych rzeczy. Przypomnij kilka zdań o sobie. Otóż jestem zaangażowany w działalność społeczną od 2015 roku tak bardzo aktywnie. Pierwsze moje kroki stawiałem u boku znanego już Państwu przedsiębiorcy, nauczycielowi z Wałbrzycha, obok pana Jarosława Szymańczaka, który tutaj zaprowadza od wielu lat porządek na tym terenie. Pomagałem tutaj przy organizacji, ponieważ pan Jarosław Szymańczak startował w 2015 roku z list Kukiz 15 do parlamentu w okręgu numer 2. No, byłem jednym z bliższych współpracowników, który pomagał organizować to przedsięwzięcie. Pan Szymańczak się nie dostał do parlamentu, ponieważ w ostatniej chwili zmieniono w dość tajemniczych okolicznościach miejsce na liście. Także zrezygnował w ogóle z kandydowania i pójścia w tą stronę tak zwaną polityczną. Kompletnie nie jestem w tej chwili zainteresowany, jak również my nie jesteśmy zainteresowani jako w tej chwili działający na tym terenie front walki z bezprawiem. To jest ruch społeczny, który powstał w wyniku wielu krzywd, których doznał nie tylko Jarosław Szymańczak na tym terenie, którego, jak już Państwo wiecie, próbowano kilkukrotnie zamordować. Z tytułu tego właśnie, że ujawniał tą całą patologię, która dzieje się tutaj w Wałbrzychu. I powiem tak, nic od tamtej pory, od 2010 roku się nie zmieniło. Ani w 2015 roku, ani teraz. Wszystko jest tak samo. Jest tylko roszada, zamiana figur na poszczególnych stołkach, na szachownicy. Natomiast tutaj patologia, jaka jest na tym terenie, to już porównywana jest nawet z takim miastem jak Gdańsk, że mówi się, że Wałbrzych to jest taki poligon doświadczalny z festiwalu przestępstw popełnianych na ogromną skalę. Mówi się nawet, że Gdańsk może buty czyścić Wałbrzychowi. To, co się tutaj dzieje. Nieźle. Znaczy tak pokrótce tyle wstępu. No a jeżeli chodzi o działalność bieżącą, no to wiadomo, jesteśmy zaangażowani w różne działania. Mamy ściśle ukierunkowaną politykę własną, którą prowadzimy na tym terenie. Przede wszystkim naszym priorytetem jest zaprowadzenie porządku na naszym własnym podwórku, tutaj w Wałbrzychu, zaczynając od Wałbrzycha. Współpracujemy oczywiście w naszym regionie z różnymi ciekawymi osobami, organizacjami. To wszystko widać w internecie. No, Adrian Szymczyk, prawda, który udzielił ostatnio wywiadu wraz z Jarosławem Szymańczakiem, adwokatem Jackiem Ludziakiem w telewizji i w Realu 24. To wszystko można znaleźć, linki do tych wywiadów można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jedyne w zasadzie medium, które tutaj mówi prawdę w Wałbrzychu, to jest zwalbrzycha.pl. Zachęcam Państwa, tam jest dużo ciekawych materiałów, które w obszernej wersji można sobie się z tymi materiałami zapoznać. Mm-hmm. Jeśli chodzi o tutaj całą ideę współpracy między tymi, którzy są takimi, powiedzmy, no, walczącymi z bezprawiem, a tą, powiedzmy, formułą, w której budujemy ruch społeczny w oparciu o demokrację bezpośrednią, budujemy parlament, żeby w zasadzie zmienić reguły gry, bo przecież sam widzisz, że zmiana jednego kacyka na drugiego niewiele daje, a zmienić system to trzeba zorganizować się w potężną grupę społeczną zdolną do tej wielkiej zmiany. To jest naprawdę wyzwanie, mega wyzwanie historyczne. No jesteś w projekcie parlamentu, więc w jakimś sensie to wspierasz, tak? Jak najbardziej tak. Każda inicjatywa, która powoduje, że ludzie się spotykają, ludzie rozmawiają, ludzie się łączą, mogą się zgadzać, mogą się nie zgadzać, ale myślę, że najważniejsza jest zawsze rozmowa na argumenty. Czyli jeżeli spotyka się większe grono ludzi, no to też widzimy, jak tutaj szerszenie próbują atakować i rozbijać te środowiska. To widać na każdym polu. W zasadzie, no to jest dość widoczne w
internecie przede wszystkim jest to w pewien sposób następuje pewna inwigilacja, zamykanie drogi do przekazywania prawdy. No ja podam taki przykład znamienny. Jest takie medium świdnickie, które bardzo cenię, które już nie po raz pierwszy ujawnia patologię w tym tak zwanym systemie tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. Kiedy minister Ziobro mianował nowego prezesa sądu rejonowego w Wałbrzychu, odwołując poprzedniego faksem, było wielkie oburzenie wśród tych takich zastałych figur i rozpoczęły się kalumnie na nową prezes tego sądu. I dzisiaj sytuacja jest podobna. Nikt o tym nie pisał, w mainstreamie się o tym nie mówiło i dzisiaj sytuacja podobna. Ten sam portal ze Świdnica24, to jest niezależne medium, ujawniło no, skandaliczną rzecz. Nagi prokurator, po prostu nagusieńki jak Adam z Edenu, chatał sobie tak. Po Świdnicy, prawda? Wszystkie media lokalne, tak zwane internetowe, ukazywały tę informację. Ja nie widziałem w mainstreamie, żeby to się pojawiło, a to przecież protegowany pana ministra Ziobry, tak? Mm-hmm. Także myślę, że to jest takie działanie celowe, że tuszuje się te sprawy, ale to pokazuje. Ja chciałem powiedzieć, że na tym przykładzie tego nagiego prokuratora to pokazuje tylko, żeby ludzie mieli świadomość, że to nie tylko ten prokurator jest tak zdemoralizowany, to całe to środowisko tutaj, przynajmniej na tym terenie, to z czym my mamy do czynienia, to jest środowisko no, tak zdemoralizowane i tak żyjące w poczuciu bezkarności, że oni sobie jeszcze chyba nie zdają sprawy, co za chwilę ich dotknie. Uważasz? Ja chciałem tylko powiedzieć taką rzecz, że historycznie, żeby mieli świadomość ci wszyscy oprawcy, ci bandyci w togach, że tutaj w Wałbrzychu jest komenda miejska policji. Tam kiedyś z tego czasu była siedziba Gestapo, a w środku na dziedzińcu, tam gdzie teraz te suki policyjne, cywilne wszystkie parkują, stała szubienica. I chciałbym, żeby to wybrzmiało jasno i wyraźnie, że historia kołem się toczy. Rozumiem. Tyle mogę powiedzieć. Tyle rozumiem, mogę powiedzieć, że nie są to groźby karalne. Wymierzanie tak zwanej sprawiedliwości w naszym pojęciu wygląda nieco inaczej. Front walki z bezprawiem to jest ruch społeczny, który ja już wcześniej o tym mówiłem. To jest ruch, który powstał w wyniku wielu krzywd ludzkich. Do nas zgłaszają się, ponieważ ja pracuję społecznie w kancelarii adwokackiej Jacka Ludziaka, którego też już ta Polska zdążyła poznać. Jarosław Szymańczak jest od wielu lat klientem pana Jacka Ludziaka, adwokata, i wielokrotnie zarówno kierowano groźby karalne do Jarosława Szymańczaka, groźby pozbawienia życia do adwokata Jacka Ludziaka, do mnie, do wszystkich współpracowników, w zasadzie wszyscy, którzy... Jeśli jakiś sędzia, prokurator dowie się, że ktoś współpracuje z Jarosławem Szymańczakiem, to za to, co on tutaj ujawniał, są nękani wszyscy jego współpracownicy. Ja tego doświadczyłem na własnej skórze. Jak wiesz, mam masę wyroków zaocznych, których powodów nawet często nie znam, ale ja chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. My, składając jakiekolwiek zawiadomienia do prokuratury, takiej, siakiej czy owakiej, do krajowej czy innej, my nie oczekujemy jakiegokolwiek sprawiedliwego rozwiązania w tym systemie. My robimy to po to, żeby zbierać materiał dowodowy na przyszłe procesy. Na przyszłe procesy tych wszystkich oprawców w togach, prokuratorów, sędziów, policjantów, którzy już zostali doprowadzeni na ławę oskarżonych przez Jarosława Szymańczaka. Ale jeszcze nie wszyscy zostali osądzeni. I w tym miejscu chcę powiedzieć, że jaka idea tutaj nam przyświeca. Jest front walki z bezprawiem, jest e-parlament, jest, szanowni państwo, już powołany Narodowy Trybunał, który będzie osądzał tych wszystkich oprawców. Z tego, co wiem, już są wysyłane zawiadomienia i jest sporządzona lista proskrypcyjna tych wszystkich bandytów w togach, którzy niszczyli ludziom życie, niszczyli ludziom majątki, grabili, niszczyli rodzinę. Najlepszym przykładem tutaj znowu się odwołam do koronnego przykładu w Wałbrzychu, Marka Kubali, którego byłem ostatnim klientem. Ja nie zamierzam walczyć 20 lat i rozmawiać z tymi bandytami. Po pierwsze, rozmowy z wami się skończyły. Nie będzie wrapania się z wami. Nie będzie przeciągania na naszą stronę czy waszą stronę nas. Zapamiętajcie to sobie. Koniec. Skończyło się w tym momencie jakiekolwiek dogadywanie. Wszyscy, którzy robili krzywdę ludziom, niewinnym ludziom, za to odpowiedzą. Karnie, cywilnie i dyscyplinarnie. No, to jest takie mocne, że tak powiem, wypowiedzenie tej prawdy, bo rzeczywiście te patologie są wszędzie, ale Wałbrzych, z tego co widać, no, jest jednym z czempionem.
przynajmniej w świetle tego, że ktoś to ujawnia, bo może być tak, że gdzie indziej wcale nie jest dużo lepiej, tylko brak tak odważnych ludzi, którzy te sprawy wyciągają na wierzch i staje się to głośne. Cała Polska jest chora. To jest ułuda, myśląc, że gdzie indziej jest lepiej, że gdzie indziej jest inaczej. Ja powiem tak, dużo się mówi o tak zwanej reformie wymiaru sprawiedliwości. Na czym to polega? Polega to na tym, że prokurator z prokuratury rejonowej w Dzierżoniowie zostaje przeniesiony do prokuratury okręgowej w Świdnicy, dostaje awans, obejmuje stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego, a z prokuratury okręgowej idzie do prokuratury regionalnej, bądź też do prokuratury krajowej. Nie będę teraz wymieniał nazwisk, ale tak to się odbywa. Nie łudźmy się, nie ma żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Ja się pytam, 4 lata wysyłamy pisma do prokuratury krajowej. Prokuratura krajowa przesyła do regionalnej, regionalna do rejonowej i ci sami bandyci, na których składamy zawiadomienia, mają orzekać w swoich sprawach. No tak się to niestety odbywa. To jest fikcja. To państwo jest fikcją, to bandyckie państwo, które okrada obywateli, jest fikcją. My nie zamierzamy w tym brać już udziału. Po prostu dla nas ten system już jest zamknięty. No tak, ale żeby zmienić nowy, musimy budować potężną siłę społeczną. Masz zostać, kandydujesz na koordynatora. W jakim zakresie jesteś w stanie jako koordynator jakby pociągnąć u siebie w Wałbrzychu budowanie takiego jakby, no i w całej Polsce, bo to nie jest wałbrzyska sprawa. W całej Polsce trzeba zbudować ruch społeczny, który będzie zdolny poprzez wejście do Sejmu dokonać jakiejś istotnej zmiany, no bo czekanie na rewolucję, raz, że rewolucja to nie jest nic dobrego, dwa, że no, jesteśmy za słabi, żeby tymi metodami obalić tą przestępczą grupę, która tak mocno osadziła się w państwie. No ja bym nie powiedział, że jesteśmy aż tak słabi, dlatego że może tego nie widać na zewnątrz. I to jest tak, że są grupy, które muszą niestety biegać z tymi chorągiewkami i chodzić na marsze. Są grupy, które działają i których nie widać. Ja chciałem powiedzieć tak. My już też mamy wyposażenie w postaci busów z zaciemnionymi szybami, ludzi w czarnych koszulach, w ciemnych okularach. Mamy adresy wszystkich tych oprawców, mamy listy proskrypcyjne i doprowadzimy do tego, że jeden czy drugi przestępca, któremu wydaje się, że sprawuje jakiś majestat, będzie się oglądał za siebie co 5 minut, czy coś za nim nie idzie. Tak jak oni dokładnie to robią, wchodząc na siłę, wykorzystując służby mundurowe do tych aktów wykonawczych. Sami są tchórzami, którzy siedzą za biurkiem i wydają tylko polecenia. A ci, którzy przychodzą tutaj do naszych domów i nas nękają, są siłą wykonawczą. Oni też już dostali ostrzeżenie od nas, że jeżeli jeszcze raz będą nas nękać, będą tutaj walić nam do drzwi, będą nas terroryzować, to będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej z tytułu artykułu 245 kodeksu karnego. To jest zastraszanie świadków. No tak, ale teraz... Świadkowie byli mordowani przez te wszystkie ugrupowania, przez te wszystkie, że tak powiem, państwowe służby, tylko po to, żeby nie wyszło na światło dzienne to całe zło, które tutaj jest, odbywa się nie tylko na tym terenie, bo przekręty dotyczące ustawiania przetargów odbywają się w całym kraju, ale skala, oni już się tak przyzwyczaili, że już jawnie po prostu nawet na Facebooku o tym piszą. Co za ile sprzedali, co za ile kupili, co za ile zrobili, żeby przyzwyczaić ludzi po prostu do tej patologii. My się na to nabrać nie damy. Czyli w zasadzie tak mówisz takim językiem, jakby tworzony był, prawda, ruch oporu jak za okupacji. Oczywiście, że tak. I oni będą musieli mieć świadomość. Już pierwsze listy, pierwsze wezwania na rozprawy Trybunału Narodowego, który powstał, jest tam 13 zaprzysiężonych sędziów pokoju, już zostały wysłane. Także oni już pierwsze sygnały dostają. Oczywiście będą się przed tym bronić, ale chcę powiedzieć jedno. Nie ominie ich sprawiedliwość. W naszym pojęciu sprawiedliwość to jest zwalczanie tego zła, które przez 30 lat od 80 do 89 i po 89 roku było, że tak powiem, no, wykonywane na ludziach, na niewinnych ludziach. Przecież a ten trybunał to on... Tak, Piotrek, tutaj ten trybunał, bo oczywiście tutaj my też przewidywaliśmy, że parlament, jak powstanie, powoła Narodowy Trybunał Sprawiedliwości, tylko on będzie jawny, a ławą przysięgłych będą tak naprawdę chyba wszyscy członkowie tego trybunału, no sędziów trzeba powołać, a ten trybunał, o którym ty mówisz i ci przysięgli, to oni są jawni, czy to jest ukryte? Nie, to będzie w tej chwili, z tego co wiem, to będzie to oczywiście jawne, będzie to opublikowane. No tutaj środowiska się integrują i ja widzę swoją rolę
właśnie w tym zakresie, że no wiadomo, ja jestem najbliżej tutaj na swoim terenie i działam przy Jarosławie Szymańciaku, który jest twórcą tego ruchu społecznego Front Walki z Bezprawiem. I chcielibyśmy tutaj właśnie doprowadzić do integracji środowisk, które rzeczywiście chcą coś robić, bo nie oszukujmy się, dużo ludzi krzyczy, ale kiedy przychodzi się zweryfikować, no to wtedy to przychodzi ten czas, kiedy widzimy, kto rzeczywiście chciałby coś zrobić i kto nie boi się, kto ma odwagę stanąć oprawcą. Ja powiem tak, ja nie skamlę, ja pluję w twarz tym wszystkim oprawcom, którzy zrujnowali mi życie i zdeterminowali mi do tego, że dzisiaj jestem tym człowiekiem, a nie innym. Także ja bym widział tutaj swoją rolę w taki sposób, to zresztą czynimy, no przecież nie bez powodu, nie bez jakiejś przyczyny znaleźliśmy się tutaj w tym europarlamencie, tak? W tym e-parlamencie, tak. Tak, także tutaj my się przecież spotykamy w szerszym gronie, dyskutujemy, poznajemy nowych ludzi, sprawdzamy też tych ludzi, bo chcę powiedzieć jasno, zawsze będzie tak, że będą nam podsyłać kukułcze jaja. Od nas to musi wybrzmieć jasno. I zresztą pan Jarosław Szymańczak wielokrotnie o tym mówił na spotkaniach, że każdy zdrajca będzie płynął rynsztokiem. Każdy donosiciel będzie płynął rynsztokiem i my się nie bójmy używać ostrych słów. Dlaczego zaatakowano Grzegorza Brauna za słowa, które wypowiedział ostatnio? Tak, że będzie wisiał, tak. A cóż takiego nieprawdziwego powiedział Grzegorz Braun? Czyżby to była nieprawda? Czyżby oni liczyli na jakieś prawo łaski? Czy oni nie wiedzą, co robią? Czy oni nie zdają sobie sprawy, że większość ludzi już jest w tej chwili świadoma tego, w czym uczestniczy? No niech nie myślą, że ich to ominie. Niech nie myślą, że ich to ominie. To już jest tak głęboko zakorzenione, ja powiem, nie boję się tego słowa użyć, nienawiść. Nienawiść w stosunku do tych oprawców. Sprawiedliwość to nie jest ta sprawiedliwość, która jest na sztandarach partyjnych. Ja powiem tak, świadomość polityczna, jeśli ktoś uważa, że może ogarniać tylko własną kuwetę, nie interesuje go polityka, nie interesują go wydarzenia na świecie, no to ciężko się z takimi ludźmi rozmawia. Ja przypomnę tylko, wrócę do historii. Do historii tutaj też wałbrzyskiej. Kiedy pan prezydent Szołemej obejmował władzę tutaj w tym mieście, obejmował tak zwaną schedę po poprzednim prezydencie, ponieważ wiadomo, że naznaczony był tutaj grubą aferą, pan Donald Tusk odwołał wtedy swoją wizytę w Wałbrzychu właśnie z tego powodu, że dowiedział się, że Roman Szołemej nielegalnie zatrudniony jest w szpitalu imienia Sokołowskiego i zarabia tam krocie. 10 lat trzeba było czekać, żeby wyszło to na światło dzienne, tak? A dzisiaj pan Tusk zmienia swoją retorykę w stosunku do Romana Szołemeja i mówi, że to jest świetny organizator, świetny lekarz. No, haruje jak wół. No, ledwo zarabia 400 tysięcy na waciki. No, proszę państwa, włącz myślenie jeden z drugim, tak? Tak, ile tam zła. Kiedy myśmy o tym mówili, to ludzie z niedowierzaniem. No, a masz dokumenty, a nie masz dokumentów. No, teraz widać, czarne chmury się zebrały nad panem Szołemejem, ale zostawmy pana Szołemeja, on ma na dzień dzisiejszy jeszcze wystarczająco dużo kłopotów i tak naprawdę leży na łopatkach. Ja uważam, że leżącego nie należy kopać, także to, co wyszło, to wyszło. Pewnie wyjdzie jeszcze nie jedno. Jak będzie, zobaczymy, obserwujmy to, co się będzie działo. Niech każdy wyciąga własne wnioski. Musiało tam wiele zła być w Wałbrzychu, skoro język, jakiego używasz, jest taki, a nie inny. Jest to efekt po prostu działania i tych wszystkich zdarzeń, o których mówicie, bo rzeczywiście skala determinacji waszej jest olbrzymia i skala tego oporu i gniewu przeciwko temu całemu, wiesz, w sumie przestępczemu światu jest. Przestępczemu światu, który się osadził w strukturach władzy lokalnej, samorządowej, administracji, oczywiście i ogólnopolskiej. To po prostu jest rak, który toczy nasze państwo. Jak to ewoluuje? Jak ta zaraza ewoluuje? No proszę sobie wyobrazić, że poprzedni nasi sojusznicy, bo to się niestety zmienia, to nie jest tak, że coś jest konstant. Poprzedni nasi sojusznicy uwikłali się w tej chwili w kolejne przekręty. No przychodzą nowi i oni nie mogą zrozumieć jednej rzeczy, że ktoś będzie im patrzył na ręce i tacy ludzie, którzy uczciwie chcą pracować, którzy uczciwie chcą uczestniczyć w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, nie pozwolą sobie na takie przekręty. Tak. Pamiętamy wszyscy, jak wyprowadzano w kajdankach z urzędu w miasta w Boguszowej Gorczach poprzedniego włodarza, tak? Nie zagrzał miejsca długo, był nowo wybranym burmistrzem, wyprowadzono go w kajdankach.
długo, długo nie było nikogo na jego miejsce, tam był jakiś zarząd komisaryczny powołany. W tej chwili został wybrany niedawno nowy włodarz, kobieta, pani Dąbrowska. I ja po tym, co widzimy, dalej ustawia się przetargi pod konkretnych wykonawców. Ten nepotyzm, te powiązania ludzi, którzy pełnią funkcje publiczne, a jednocześnie ich członkowie rodzin prowadzą prywatne firmy i pod nich ustawia się konkretne przetargi, to ma miejsce. My w tej chwili złożyliśmy szereg zawiadomień do prokuratury krajowej. Są kontrole wszczęte przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych tutaj w ościennych gminach w Dobrzychu i obościennych gminach, ponieważ skala tych przekrętów jest tak ogromna, że ja śmiem twierdzić, że władze Boguszowa Gorz w tej chwili są na bardzo dobrej drodze, żeby ich też wyprowadzić. No to masz tego dużo, słuchaj. To jest jedno z miejsc. Tak, rozumiemy. Oczywiście urzędnicy starostwa. Piotrze. To jest wszystko tak powiązane, że tutaj program jest zbarczy, już 2:15 minęło, tak, ale to po prostu przynajmniej zasygnalizowałeś, jesteś kandydatem, już nie będziemy przedłużać, przede wszystkim skupiłeś się na opisie tych patologii. Ja może jeszcze powiedział, jaką widzę rolę dla siebie, tak? No, jednym ja zdaniem. Chciałem integrować tutaj te środowiska, które aktywnie działają, przede wszystkim spotykać się, wymieniać się doświadczeniami, no i na podstawie wyciągniętych wniosków podejmować jakieś konkretne działania. Pamiętajcie, że... Że trzeba tutaj. My siedzimy z założonymi rękami. Jasne, działacie cały czas. Demokracja bezpośrednia i głosowania powinny wzmocnić waszą tutaj pozycję, aktywność. Dziękuję bardzo, Piotrze. Życzymy tutaj, żeby wszystko się udało. Jesteśmy we wspólnym froncie walki ze złem. Dziękuję.